Maxis Farm prezentuje. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku powitanie nowych kurek, które zamieszkają tu przez pewien czas. A już w środę o godzinie 9:15, niestety, ale dowiecie się coś, czego nie chcielibyście się dowiedzieć. Tutaj muszę czystkę w jedzeniu zrobić. Opróżniony owies. Wywalić, zobaczymy, czy kury to jedzą. No. Jedzą, patrzcie. Kurczę. Pewnie tu zero wartości ma. O, proszę, kto tu? Ze spanka? Pan przyszedł? Ze spanka? Dobra. Sypniemy i mówicie, że mam trochę odchudzić tą rudą, dlatego tak też robię trochę. No. A szary nie chce się, kurczę, sprzedać, nie? A agresywny jest. Nie? Szary. Agresywny jest, a sprzedać się nie chce. No to jest jedzenie, ale czekaj. Dlatego ja cię muszę tu najpierw wyczyścić, kolego. Ja tobie najpierw wyczyszczę. O, i teraz możesz dostać, dobra. Jeszcze wodę im nalejemy. I jeszcze sianko trzeba im dać, czekajcie. Sianko, właśnie. I a propos sianka, to zaraz wam coś powiem. Zresztą pójdę wam powiedzieć i pokażę. I sianko dla Benia. Tak. O, weźmiemy mu tyle. I to z powrotem. Także moi drodzy, to zaraz biorę do góry, bo one rozsypują. Aha, Beniu tutaj jest. Beniu, Beniu. Beniu tutaj dostanie tak. Dostanie sianko. Gdzie ty chcesz te sianko? Tutaj. I dostanie jedzenie, Beniu. Proszę bardzo. A patrzcie tutaj, ile truskawek z warzywniaka, dlatego że no coś tam szefowej przywieźli, no złe, zepsute czy coś, i no to co tu widzicie, to jest w sumie część z tego, bo była cała taka, dwie takie duże skrzynki i chyba to dokładnie nie wiem, no ale kurki się najadły, tyle można powiedzieć. Szybko tylko mieszankę dla kaczek i gęsi, bo trzeba iść się nakarmić. Także dajemy im trochę paszy, trochę owsu. Jeszcze tylko poidła. Jesteśmy, moi drodzy, nad stawem i właśnie tutaj te zielonki muszę wziąć, bo widzicie, tak nie zjadły dosyć. A chociaż dobra, niech jeszcze poleżą, może coś zjedzą. A tutaj jak widzicie, staw znów, no wiadomo, taki brzydki, ale chociaż dużo wody jest, tyle dobrego. Się dziwię, że kaczki tego nie wsuwają, no ale to jest takie w sumie, może rzeczywiście mogą tego nie wsuwać, no. Ale mógłby być trochę wyższy ten poziom, a na ten moment to ja muszę, nic tu nie ma, nic tu nie ma. Muszę wsypać jedzonko kaczkom, żeby miały co jeść. I jeszcze gęsiom tutaj trochę zostanie. Trochę dużo nawet. Trochę mi się nawet wylało. Dobra, nabierzemy im wodę. Jeszcze do tego. O, patrzcie, to taki. No brakuje tej filtracji albo obiegu z rzeką. O kurczę. No. I wiadro poszło na dno. Dobra, mam je. Dobra. Co wy, gęsiny, tutaj chcecie? Dobra, woda jest. I w ogóle teraz mam misję, bo będę wchodził tutaj do... O, widzicie. Chyba wygonię gęsinę, bo ona już nic z tego nie będzie. Ona tu siedzi i ma jeszcze jakiekolwiek nadzieje. Ha 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 ha
wszystkie gęsi wygonione już po paru chwilach. No i moi drodzy, mamy tutaj te jajka. O, ten tam atakuje cały czas te wiadro. Mamy te jajka, ale z tych jajek to nic nie będzie. Nawet możemy prześwietlić. Chyba, że akurat. Nie, nic nie ma. Także na moje te jajka po prostu trzeba wziąć. Dużo się jej też zbiło. No, już tu nawet to śmierdzi takim rozbitym jajkiem. No i co? No i nic, no nie. Trzeba jej już to zlikwidować, bo dobrze wiemy, że ręgi w tym roku się nie udają. Znaczy, nie udają, nie udadzą mi się, no tak. No, także trzeba to po prostu zlikwidować. Zamknąć tą budkę. No, 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 czekajcie. Wyłaźcie, wyłaźcie. Niech kurki wyłażą, a my, moi drodzy, wyciągamy słomę. Słomę, potrzeba mi słomy. Tutaj widzę, że jest, ale no właśnie, nie potrzeba mi całej, tylko trochę. Tyle powinno wystarczyć na gniazda w starym kurniku. O. Ojeju. Co tu się dzieje? No, a moi drodzy, tutaj jak oglądacie ten film, to to co? To jest poniedziałek zapewne, więc ja dzisiaj mam niedzielę i moi drodzy, muszę iść pościelić gniazda. Ojej, jaka zadyma, co tu się dzieje? I moi drodzy, mam dość nową koncepcję na odchowalnik. Powiem wam, że więcej dowiecie się na dniach, ale mam pewną koncepcję, żeby trochę przerobić dotychczasowe tutaj, no jakby, projekty. Czyli nie wiem, powiem wam, że to co teraz zrobiłem, to jest pójście w jajka, czyli jak widzicie, no kury nioski, ale też wiecie jak to jest, a to choroby, a to oczywiście droga pszenic, drogie zboże, pasza droga, teraz wszystko w ogóle poszło do góry. Jajek już wiadomo się tak też nie podniesie. No, ale powiem wam, że czekajcie, bo o ja, tu kurę przykryło tą skrzynką. Najpierw tu muszę dać wszystkie skrzynki i posypać dezynfekcją. Woda dla Benjamina na wybiegu. Benjamin, chodź. Chodź, 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 masz wodę. Masz wodę. No. Jeszcze jedzonko zaraz dostaniesz. Króliczki trzeba nakarmić i co? Tamte kurki jedzą arbuzika, jak widzicie. Tutaj kurki też się kręcą. No co? Chodź, chodź. Co, Benjamin, co? Co, Benjaminek, co? No tak. Dobry króliczek. Patrzcie, jaka ta kurka w ogóle ciekawa. Takiej jeszcze nie miałem. Ciekawy naprawdę. Ciekawa kolorystyka. No a tu kurki arbuzika ładnie sobie skubią. Tutaj sileczki. Co u silek? No, jak widzicie, silek jest tyle, ile jest. Nie wiem, ile tam jest. Cztery dorosłe i trzy mniejsze. Jakoś tak. Czy jakąś ominąłem? Czekajcie. Chyba więcej jest. No tak, bo jeszcze jest te, o. Jeszcze jest czarna, która aktualnie siedzi w gnieździe. O, ile jajek, patrzcie. Nie wiedziałem, że tyle jajek. Mogę zbierać i widocznie się dużo niesie teraz. Mogę zbierać tutaj na najwyższą i podłożyć. Te jajka już nie są dobre, ale te jak najbardziej, także teraz będziemy zbierać sobie, pamiętajmy o tym. No, także tak to wygląda. I moi drodzy, oczywiście biorę też zaraz jedzonko, owiec z paszą i lecimy do kaczek i gęsi też zobaczyć, co tam u nich się dzieje. A tutaj bagno, kałuża, bo jest wyciek rury od podlewania. Już tam działam nad tym, ale no nie jest to takie proste, bo tam
są problemy z tym zrobieniem, żeby tą dziurę ogarnąć. I moi drodzy, tutaj patrzcie, jak zabity śpi również Laki. Daj łapę, no. Ty jesteś agent. Ty agent jesteś, ładny. No, także koty lubią spać tam nad królikami, powiem wam. A jeżeli chodzi o szarego królika, to powiem wam, że gdyby były te wysyłki królików, to bym już dawno go sprzedał, ale nikt nie jest chętny. Tutaj w pobliżu nie wiem co jest, także no niestety. Także wysyłek nie ma, także ci co nie są tutaj w okolicach, to nawet nie piszcie, nie dzwońcie, bo nie ma wysyłek, tym bardziej królików, a po drugie nawet wysyłek kur nie ma. To swoją drogą, także no. Tyle w temacie, a jeżeli chodzi o kury, to moi drodzy, mam również na sprzedaż kury, nioski, raczej z tego kurnika. Nie wiem ile, 50 sztuk, wszystkie to co są w tym kurniku, to mam na sprzedaż. Znaczy tak, może nie wszystkie, ale no nie wiem, może trochę tych, trochę tamtych, młodych, nie wiem. Chociaż raczej te, ale no. Mam też na sprzedaż, także zapraszam, ale tylko, moi drodzy, odbiór osobisty, Bydgoszcz. Także sobie wpiszcie w lokalizację, a później dzwońcie, pytajcie, bo naprawdę milion wiadomości wszystkiego czy wysyłka. No moi drodzy, no jak ja mam wysłać wam 50 kur wysyłką? Tym bardziej, że nie ma wysyłek, a po drugie, no że wysyłki są w kartonach, więc ciężko by było tak wysłać. No ale dobra, biorę jedzonko i lecimy powoli do gęsi i kaczek. A ty, no nowe dupy we wsi. Te są tak nieobskrobane moje, ten Stefan, jakie tam jedna siedziała na tych jajkach. I co? Chciała było zdjąć? No, żeby wynieść ją. No. Ela siedzi od 3 dni. Już? No. Dobra, ja później zrobię. Dzień dobry. No. Się w truszczynie? O, gorąco tej czarnej. A czarnuchy, te czarne kurki to są... Też? Otwieraj. Dalej, wyłazić. Nic nie robimy. A gdzie ten dziewczyn? O, tu jest. Nagraj. Chodź, Stefanek, chodź, Stefanek. Ale ładny. Chodź, Stefanek. Chodź, nie bój się. Stefanek. Ojojoj. Dziobdzioś! Ej! Nie, no spokojnie. Nie. Wiesz, tam już. Nie, nasze nie są agresywne, ale wiesz. A te jeszcze, ty królowe, a was... Najwyżej się kółka oddzieli, nie? Więcej chodzi, bo on taki ładny, że nie wiem, co to jest. Stefan! Chodź, dziób, dziób! Bo ona przecież da po tyle, nie? Młodsze, tak? Stefan! A ile jest tych czarnych? Trzy. Aha! Trzy czarne i... Jaka to rasa? Australop, tak jak ten. O, a, to już jest koło niego, widzisz? To są trzy. One są czarne, nie? Aha, one są takie o, to jest nasz. Nie. Tak, nie? Tak, to jest nasza. To ja chyba je oddzielę nawet w tamtym kurniku. Nie zrobię. No ale co, będą latać, czy chodzić mi ten? O, no, no. To mogę inny bieg zrobić, tak? Ale... Gabi, tak? No, zaraz już tam się nie dzieje. Stefanek, nie wiatr. Stefan, głośno pieje. Tak? Tak się. Żebym wiedział, jak mam na imię. Stefan i jeszcze jakoś, czy? Nie. Stefan. Czy są takie obskrubane? Stefan i koleżanki. Stefan jest duży do nich, jak on je depcze, nie? O. Dziubdziuś, co ty jesteś? Co to za walki? Co to za walki? Czy ty oszalałeś? Nie ja wolno. Na razie tam na luźno. No to puść go. Trochę się pogoniły. No, a to są największe. Dziubdziuś i Stefan. Nie, dziubdziuś. Na dziubdziuś i tak ci nie będzie. Bo Stefan jest nowy, to może nie chcieć się bić, nie? To będzie uległy. Tak, tak. Stefan! Chodź, Stefan. Dziubdziuś! No tak. Chodzi go pilnować, nie? Mhm. Oczywiście.
i przybiegnie ci, jeszcze zawołaj. O kura! Nie, kogut, kogut, to mniejszy. Młody! Nie masz szans ze Stefanem. Ładny. Także moi drodzy, jak sami widzieliście, jest z nami tutaj u nas na farmie nowy kogucik, przez co Dziubdziuś musiał wyjść na chwilę, chociaż na teraz, aż wejdę do kurnika, poza ogrodzenie, poza wybieg, ale jest z nami tutaj nowy kogut oraz do niego trzy kurki tej samej rasy. Czekajcie, czy on ma krew? Tak, coś się musiało tutaj stać, ale to zaraz zobaczymy z jakim. A może to przed chwilą z Dziubdziusiem? A nie, z Dziubdziusiem przez płoty. Przez płoty, bo Dziubdziuś też, no, przez płoty. No, także jest, moi drodzy, tutaj tak. Kogucik oraz do niego jeszcze trzy kurki tej samej rasy. I nie jestem w stanie wam powiedzieć, nie zapamiętałem tej rasy. I coś tam, australijski, coś tego typu. Mówię, tak. Może ktoś będzie wiedział, to napiszcie, ja też zresztą sobie zaraz pogugluję. Szczerze nie słyszałem o takiej rasie, w sensie tu od pani to słyszałem, ale tak żeby gdzieś ten, to nie słyszałem. I jeszcze do tego doszło, właśnie jak widzieliście, parę niosek takich oskubanych, o tutaj na przykład jest, o taka widzicie, oskubana, także charakterystyczna. No i co? I będą one tutaj właśnie, nie wiem, czy one będą tutaj do końca tutaj tej pani, czy chce pani, żeby przetrzymać jej jakiś określony termin. Jeszcze muszę wszystko dogadać, jak na razie wypuściliśmy. No. Także tak to wygląda, moi drodzy. No i niech sobie łażą. Może jakieś lęgi zrobimy tej rasy? Co sądzicie o tym, żeby jakieś lęgi zrobić? Weźmiemy osobno, rozdzielimy koguty od kurek. W sensie te kurki, trzy i koguta. I zrobimy lęgi, nie wiem. Jakiś tam pomysł jest. Może jak coś chętni by byli na to. No a... O, tutaj Sisi przychodzi. A teraz, moi drodzy, lecimy do gęsi i kaczek nad stawem.